Witam, nazywam się Marcin Palimonka i zapraszam na przegląd newsów ze świata nowych technologii. Polska policja od jakiegoś czasu stosuje drony do rejestrowania wykroczeń drogowych. Drony trafiały do komend wojewódzkich policji od końca zeszłego roku, następnie szkolono ich operatorów. Drony wykorzystywane przez policję to maszyny najwyższej jakości. Dysponują kamerami z 30-krotnym zoomem optycznym i 180-krotnym zoomem cyfrowym. Dzięki temu dron może pozostać na tyle wysoko, że kierowca nie jest w stanie nic zauważyć. Zastosowanie kamery o wysokiej rozdzielczości pozwala na odczytanie rejestracji pojazdu. Dron jest w stanie odnotować takie wykroczenia jak najechanie na linię ciągłą, nieustąpienie pierwszeństwa czy niezastosowanie się do znaku stop. Za pomocą maszyny policja jest w stanie odnotować również takie wykroczenia jak rozmowa przez telefon w czasie jazdy czy brak zapiętych pasów. Na chwilę obecną drony nie są w stanie dokonywać pomiarów prędkości, w tym celu musiałyby posiadać homologację i dodatkowe certyfikaty. Zespół odpowiedzialny za obsługę drona składa się z dwóch operatorów. Nie wlepiają oni jednak mandatu, współpracują natomiast z jednostką drogówki, która dokonuje zatrzymań i karze za wykroczenia. W rzeczywistości więc zatrzyma nas patrol policji, który otrzymuje informacje od operatorów drona znajdujących się nawet parę kilometrów od miejsca zdarzenia. Policyjne drony to część nasilającego się trendu inwigilacji obywateli. Drony wykorzystuje już m.in. Straż Miejska do pomiaru składu palin z domowych kominów. Facebook zaprezentował światu swoje nowe okulary Ray-Ban Stories. Są to tak zwane smart glasses przygotowane we współpracy z marką Ray-Ban. Na pierwszy rzut oka okulary nie różnią się niczym od znanych modeli marki Ray-Ban. Okulary mają natomiast kamerę 5 megapikseli i etui, w którym mogą ładować swoje wbudowane baterie. Okulary pozwalają na robienie zdjęć, nagrywanie 30-sekundowych klipów wideo, słuchanie muzyki prosto z załóżników i prowadzenie rozmów głosowych. Ray-Ban Stories będą kosztowały około $299 i będą dostępne w 20 wariantach. Urządzenie będzie się łączyć z aplikacją Facebooka View i będzie je można kontrolować za pomocą poleceń głosowych dzięki wbudowanym mikrofonom. Zrobione z pomocą okularów klipy i zdjęcia będzie można zamieszczać nie tylko na aplikacjach należących do Facebooka, ale również na Twitterze, Snapchacie i TikToku. Do tej pory na rynku pojawiły się już inne tego typu okulary, takie jak na przykład Google Glass czy Spectacles od Snapchata. Wszystkie okazały się jednak porażką, gdyż nie dawały użytkownikom żadnych praktycznych korzyści. Również okulary Facebooka zdają się być kolejną próbą scalenia użytkowników z platformą. Kolejną, często podnoszoną obawą jest to, że nosząc takie okulary, zawierzamy wszystko, co widzimy korporacji, która zdecydowanie nie zasługuje na zaufanie w dziedzinie prywatności użytkowników. Najnowszy koncepcyjny model pojazdu Mercedes-Benz Vision AVTR będzie sterowany myślami. Mercedes zaprezentował sam pojazd już wcześniej, teraz jednak ujawnił, że pojazd ma być sterowany myślami. Pojazd ma działać w symbiozie z użytkownikiem, a to za sprawą interfejsu mózg-komputer. Interfejs ma obecnie formę opaski na głowę z elektrodami, które odczytują fale mózgowe użytkownika. W ten sposób auto jest w stanie identyfikować, którą opcję z menu chce wybrać użytkownik. Sam kształt i design pojazdu kojarzy się z filmem Avatar, ponieważ to właśnie twórcy tego filmu brali udział przy projektowaniu pojazdu. Auto posiada 4 silniki elektryczne, po jednym na każde koło, o łącznej mocy 470 koni mechanicznych. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 700 km. Pojazd nie posiada kierownicy, a specjalne urządzenie. Kierowca umieszcza na nim rękę i jest identyfikowany przez pojazd po pulsie i oddechu. Auto ma charakter koncepcyjny, a zaprezentowana technologia komunikacji poprzez odczyt fal mózgowych nie wejdzie na razie do codziennego użytku. Obecnie coraz więcej korporacji i firm pracuje nad opracowaniem i pomyślnym wdrożeniem interfejsów mózg-komputer. Ta technologia może wzbudzić jednak uzasadnione obawy, gdyż pozwoli korporacjom, a może i rządom, na bezpośredni dostęp do naszego umysłu. Pierwsza broń typu Railgun trafia na rynek cywilny. Railgun to rodzaj broni nie korzystającej z prochu, a zasilanej energią elektryczną. Pociski są wyrzucane z lufy z dużą prędkością dzięki polu magnetycznemu wytworzonemu przez prąd elektryczny. Wystrzelony z railguna nawet niewielki pocisk ma dużą siłę kinetyczną, przez co może niszczyć obiekty bez potrzeby wykorzystywania ładunków wybuchowych. Dzięki temu railguny są uznawane za technologię przyszłościową, gdyż pociski są tanie, a wystrzelenie ich kosztuje tylko tyle, co zużyty prąd.
Railgun GR-1 to pierwsza tego typu broń, która trafi na rynek cywilny w USA. Za stworzenie broni odpowiada firma Arc Flash Labs, założona przez byłych oficerów amerykańskiego lotnictwa. Prace badawczo-rozwojowe trwały 6 lat. Broń jest wydrukowana na drukarce 3D oraz zasilana akumulatorami litowo-polimerowymi i waży około 10 kg. Jako amunicja może wykorzystywać metalowe przedmioty o średnicy od 11 do 12,6 mm i długości od 30 do 52 mm. Broń rozpędza pocisk do prędkości 60 m na sekundę, a jego energia sięga 100 J, co nie jest wynikiem imponującym. Koszt broni na rynku wyniesie około $337.5. Warto wspomnieć, że pomimo mnóstwa zalet tej technologii, to w praktyce jednak stworzenie działającego działa Railgun okazało się na tyle skomplikowane, że armia USA zrezygnowała z projektu badawczego nad tego typu technologią po zainwestowaniu w nią $500 milionów. Volta Trucks rozpoczęła testy swojej ciężarówki elektrycznej. 16-tonowy pojazd ma być przeznaczony głównie do wewnątrzmiejskiej logistyki. Producent na chwilę obecną rozpoczyna testy pojazdu w świecie rzeczywistym. Auto ma mieć zasięg od 150 do 200 km. Jego ładowność to 8,6 tony. Maksymalna prędkość natomiast wyniesie 90 km na godzinę. Według producentów do 2025 roku ma wyeliminować emisję nawet 1,2 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery, co doskonale wpisuje się w obecne na świecie obsesje emisyjne. Testy pojazdu mają być przeprowadzone w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno podczas mrozu, jak i w bardzo wysokich temperaturach. Produkcja ciężarówki ma rozpocząć się na koniec 2022 roku. Prace nad elektrycznymi ciężarówkami prowadzi również Tesla, Elona Muska i wiele innych firm. Yara International to firma, która opracowała pierwszy w pełni elektryczny i autonomiczny kontenerowiec. Statek został zaprezentowany już w 2017 roku, jego pierwszy rejs miał odbyć się w 2020 roku, nie odbył się jednak ze względu na pandemię koronawirusa. Kontenerowiec ma ruszyć więc w pierwszą podróż już za kilka tygodni. Dziewiczy rejs ma odbyć się pomiędzy dwoma norweskimi portami, nad całym rejsem mają czuwać 3 centra zdalnego sterowania. W celu przetestowania wszystkich systemów na pokładzie znajdzie się również ograniczona załoga. Operacje załadunku, rozładunku i cumowania będą się odbywać przy wykorzystaniu autonomicznej technologii. Jednostka jest wyposażona w dwa silniki o mocy 900 kW, co zapewnia maksymalną prędkość do 24 km na godzinę. Jest zasilana ogromną baterią o mocy 7 MWh, czyli nawet do 1000 razy większą niż te znane z aut elektrycznych. Kontenerowiec może zabrać na pokład 103 kontenery. Celem stworzenia kontenerowca jest odciążenie transportu drogowego i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Marynarka wojenna USA pomyślnie zakończyła testy bezzałogowego tankowca MQ-25. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące maszynę pomyślnie tankującą myśliwiec F-35 Lightning II. To pierwszy raz w historii, gdy bezzałogowy dron pomyślnie tankuje myśliwiec piątej generacji. W czerwcu tego roku odbyły się już udane testy z myśliwcami wcześniejszych generacji. Dane zebrane podczas testów praktycznych posłużą do aktualizacji modeli cyfrowych MQ-25. Prace nad tankowcem trwają w Boeingu już od 2018 roku. Maszyna pierwszy raz wzbiła się w powietrze w 2019 roku i wylatała łącznie 120 godzin podczas testów. Testy praktyczne rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku i zwieńczeniem było pomyślne tankowanie myśliwca. Szczegółowe dane dotyczące udanego tankowania myśliwca są tajne. Boeing na chwilę obecną ma w produkcji 2 sztuki bezzałogowego tankowca dla marynarki wojennej. Docelowo tankowiec będzie operował z lotniskowców i automatycznie tankował w powietrzu myśliwce. Kolejne testy praktyczne mają się odbyć już na lotniskowcu. Dziękuję Państwu za uwagę.